Hej kochani, witajcie w kolejnym moim filmiku. Zapraszam Was z mojej podłogi i będzie dzisiaj haul z Ezebry. I mam tutaj karton obok siebie, bo jest nie dość, że mega rozwalony, to powiem Wam, że no jest mega rozwalony i posklejany w ogóle nie od Ezebry, ale przyszło mi tutaj to za granicę, dwa czy tam trzy dni. Ale powiem Wam tak, że nie mam jednej rzeczy, była ona na pewno rozwalona w środku. I prawdopodobnie albo sobie kurier ją wyjął i wiecie, no wyciągnął, bo była rozwalona i no nie chciał, żeby się ta paczka bardziej rozwalała, bo jest naprawdę, no nie wiem, czy oni piłkę kopali, czy cokolwiek innego, ale no pokażę Wam w ogóle, później tą paczkę, ona już będzie pusta. No nie ma jednej rzeczy, niestety kurier zostawił tą paczkę u sąsiadów, nawet nie miałam szansy jej zobaczyć przed odbiorem. No także no nic już z tym nie zrobię, napisałam do Ezebry, aczkolwiek no tam jest tylko opcja reklamacji, czyli no pokazuje mi, że mogę zwrócić produkt, który jest uszkodzony, no sorry, ale ja tego produktu po prostu nie mam, bo kurier sobie go wyrzucił albo zabrał, cokolwiek zrobił, nie ma go. No, ale wracając, dzisiaj będzie haul z Ezebry. Wydałam kupę kasy, prawie 2000 zł na samą sedmiusienką pielęgnację. Są to takie dwie rzeczy, które nie są pielęgnacją, ale na samą pielęgnację po prostu wszystko mi się kończyło, więc sobie muszę się poprawić, więc sobie to wszystko tutaj kupiłam. I od czego zacząć, to nie wiem, po prostu będę wyciągać wszystko, co mam, i mam też telefon, będę szukała cen. Ponieważ był tu paragon, ale paragon był cały mokry, rozwalony i nie było i tak na nim nic widać. No także powiem Wam. Mam dwie pierwsze rzeczy. To są moje soczewki. Nie wiem, czy interesuje Was w ogóle, ile one kosztowały, ale Air Optics Aqua Alcon. Ja w ogóle pierwszy raz kupowałam, bo tych moich tańszych soczewek nie było na stronie. I te kosztowały 94,99, a te 85 zł. Drogo, bo ja zwykle kupuję soczewki za 40 zł i wiecie, no jest tak ciemno. Ciemno, bo... No bo przecież... pada. Ja jak sobie zaplanuję, że chcę nagrywać, to przecież pada i z tej strony nie mam światła, mam tylko, wiecie, okno z mojej lewej strony. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. No i mam tu dwie soczewki, dwie pary, znaczy no tam jest sześć par soczewek, ale dwa opakowania. Lecimy dalej. Coś do włosów, bo to też mi się kończyło i mam Bedhead TG. Nigdy tego nie miałam, to jest maska. Nie wiem, Resurrection. Ja chciałam w ogóle całą tą czerwoną serię, ale cała czerwona seria była wykupiona. Także... ale to kosztowało 30 zł. No, 200 ml, tak? Czy ile? Nie wiem. 200 gram. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie w miarę wydajne, żebym mogła to użyć parę razy i nie żałować zakupu. Mam też szampon z odżywką. O Jezu! Szampon z odżywką i to jest Bedhead TG Elastic Hair Strength. No. I co? Epic Size Mini Price, tak? One nie były jakoś super drogie, czekajcie. Zaraz sobie zobaczymy. Weźcie to znaleźć. 65 zł. I no za 65 zł to jest po 750 ml szamponu, 750 ml odżywki. To jest naprawdę dobra cena. Ja mi pewnie ten szampon starczy na bardzo długo. Bo szampony zazwyczaj starczają mi na bardzo długo. Odżywek zużywam jednak no dużo, dużo więcej. Tak, kupiłam jeszcze tą maskę. Lecimy dalej. Czy ja mam coś jeszcze do włosów? Chyba nie. Oj, przepraszam, nie kupowałam tak do włosów dużo. Kupiłam sobie też ostatnio, jak oglądaliście moje filmy, to kupiłam sobie też ten krem emolient Dermedic Seralinum do bardzo takiej suchej, atopowej skóry. Ja ten krem mam, zużywam już prawie na końcówce, dlatego kupiłam nowy, ale właśnie jak oglądaliście albo oglądacie moje filmiki, to wiecie, że pokazywałam właśnie w pielęgnacji ciała, że używam
nagminnie. Ja go nawet ostatnio nakładałam na twarz, nie zapycha. I dla mnie to jest w ogóle takie cudo, które no, muszę mieć w swojej kosmetyczce. No, ratuje moją skórę no, w każdym momencie. Też wzięłam sobie rzeczy do stóp, bo dla mnie stopy to jest w ogóle temat tabu i tu jest jedno, to jest Bielenda Professional Refreshing Foot Bath Sole, czyli odświeżająca sól do kąpieli stóp. Tak wygląda. I no nie wiem, po prostu sól do kąpieli stóp. Jest napisane, że jest to przygotowanie do zabiegu pedicure, odświeżenie. Stopy może 10-15 minut, bla bla bla. Miejmy nadzieję, że będzie mi rozmiękczało moje bardzo twarde i takie no niefajne stopy i będę mogła sobie po prostu je ogarnąć. Tak, czekajcie, bo nie wiem, czy w ogóle mnie widać z tej strony. To tak, lecimy dalej z tymi takimi, że mam w ogóle parę próbek i to jest w ogóle porażka, bo mogliby w ogóle nie wysyłać tych próbek, tak. Czekajcie, nie mogę znaleźć. Tu mam Veolia i to jest tonik. Czajcie? Tonik. I jakieś łagodne żel intymny z Sylwego. Oni mi to zawsze wysyłają, jak on ich kupuje. Biolawen i Wianek. Ja tego nie lubię. To śmierdzi i dla mnie, tak? Możecie używać, ale mi to śmierdzi. Nie lubię tych kremów naturalnych, takich typowo. Zwłaszcza z Wianka czy z Biolawenu. Jeszcze innej firmy. Sylweko właśnie. Tylko nie mam do twarzy, mam do higieny intymnej, ale nie, wiecie co, kupujecie, robicie zakupy za 2000 zł i dostajecie próbki, jakbyście kupili tam za stówkę. No, trochę słabo, bo ja tutaj kupuję tam regularnie i czasami robię zamówienie za na przykład 400 zł i dostaję te same próbki, więc no... No nie wiem, dla mnie to takie trochę słabe. Lecimy dalej, bo tych rzeczy jest naprawdę dużo. Kolejna sól do kąpieli stóp, teraz z kwasami AHA i BHA i to jest Podologic. I to jest w ogóle 1,5 kg soli. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek zużyję. Chyba nie, bo nie wiem w ogóle dlaczego nie usunęłam jednej. Mi się wydaje, że zapomniałam usunąć jedną sól do kąpieli stóp z koszyka i po prostu mam dwie. Nigdy tego nie zużyję, bo podejrzewam, że nigdy nie będę aż tyle razy robić sobie kąpieli stóp. A ta jest w ogóle coś innego, to już nie jest tak typowo taka zmiękczająca, ale jest też przed zabiegiem podologicznym pedicure, szczególnie w przypadku problemów z nadmiernym rogowaceniem skórka, zgrubieniami, bardzo suchą szorstką i zniszczoną skórą stóp. Efekty oczyszczenie i odświeżenie stóp, ułatwienie jego mechanicznego usuwania, zmiękczenie zrogowaciałej skóry, dostarczenie niezbędnych minerałów i mikroelementów. No zobaczymy, mówię, no, będę sobie to używać. Nie wiem, które pierwsze. Lecimy dalej. Aha, jedna rzecz była otworzona. No ale to już chyba mniejsza, co? Jedna rzecz z 50. Apis. Też właśnie kupowałam dużo rzeczy z Apis i z Bielendy. To tak chyba będzie w ogóle przewaga. Apis i Bielenda. Tu jest Apis. Rozjaśniająca maska algowa, redukująca przebarwienia. I ona jest chyba w proszku. I tu trzeba dodać 40 ml wody na 15 gram maski, rozrobić i to sobie nałożyć. No, o czym? Maski mi się kończą, także lecimy dalej z jakimiś takimi grubszymi sprawami. Pokażę Wam akcesoria, pokażę Wam na samym końcu, tak mi się wydaje, żeby to miało ręce i nogi. Mam płyn tutaj do zbywania makijażu Rich Coconut z Eveline. Nawet widzicie, nie odpakowałam, bo jeszcze mam jakieś tam moje kremy, moje różne pierdołki. Tu mam też, to jest Dermika, nigdy w życiu nie miałam tej marki. To jest dwufazowy płyn do demakijażu, nie mogę się wysłowić, dwumakijażowy płyn. Dwufazowy płyn do demakijażu oczu z Dermiki. Miejmy nadzieję, bo ja ostatnio miałam taki dwufazowy płyn do demakijażu z Nivea i on nawet makijażu normalnego nie zmywał, także jak to nie będzie mi zmywać makijażu, nie będzie mi zmywać makijażu wodoodpornego, to proszę, po prostu chciałabym czasami nałożyć coś, co jest
wodoodporne i to móc myć normalnie. Ale dzisiaj dobry humor. Tak nawet dobrze mi się spało. Apis. Nawilżający żel do mycia ciała. Tutaj, proszę bardzo. Po prostu żel do mycia ciała. Nie będę się rozgadywać, bo chyba nie ma o czym. Tu jest to, co jest otwarte niestety, bo zależało mi, żeby nie używać od razu. Ale dobra. Oczyszczający płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu. Apis. Same prawe polskie kosmetyki tutaj. W tym holu. Apis, nawilżający balsam do ciała. Be Beauty. Patrzę na tą pogodę za oknem. Chyba nie będzie mi żadne, nie będę mi żadne polecałem, bo trzeba tylko więcej dresów i bluz. Lecimy dalej. Bielenda. Bielenda to jest tutaj Professional Matte Technology Exfoliate Dark Spot Remover Face Toner. Czyli no, tonik kwasowy do skóry z przebarwieniami. Ja go nie będę teraz używać. Mam jeszcze ten swój tonik czerwony z The Ordinary. Chciałabym go skończyć. No, po prostu tonik. 8% kompleks z kwasami. Kwas Lactis Acid Kojic. Co to jest Kojic Acid? Nie mogę się wysłuchać dzisiaj. Naprawdę. Kwas mlekowy, kwas kojowy, glukonolakton, niacinamid. Ja sobie po prostu pozamawiałam już jakby na drugą zimę. Na drugą zimę, na tą zimę co będzie. Ta, właśnie jeszcze nie skończyła. Lecimy. A, mam jeszcze jedną próbkę. Przepraszam, Eveline. 50+. To chyba po prostu... Nawet nie skomentuję. Taupa, wiadomo, muszę mieć. Peeling, trzy enzymy, papaina, bromelaina, keratolina. Chyba dobrze to przeczytałam, nawet po prostu musiałam się zatrzymać. No, uwielbiam ten peeling. Mam chyba jeszcze dwa w zanadrzu i kocham i uwielbiam. Lecimy dalej. Coś, co chyba nigdy nie widziałam u nikogo na kanale, co będzie chyba hitem dla kogoś w ogóle, co jest fanatykiem. SPF 100. I jak to widziałam, to po prostu musiałam kupić, żeby Wam pokazać. No i po to, żebym to też później ja użyła. Dermedic. Dermedic jest naszą polską marką. I to jest Sunbrella 100. I SPF 100. 100. SPF 100. I no naprawdę, powiem Wam, że... A zapomniałam w ogóle cen mówić. Fajnie, nie? Zapomniałam. Przepraszam. Ta maska z Apis 50 zł. The Medic Linum 44. Boże, ale jestem ciamajta. Ten z Bielendy, ta sól 26 zł. Masakra. Czemu ja to robię? Czemu? Taupa 26 zł. Co jeszcze Wam pokazałam? Ten tonik z kwasami z Bielendy i on kosztuje 70 zł. No dużo. Wiecie, że się nawet nie spodziewam? Ja nie wiem, jak ja to dodawałam do koszyka. 70 zł, tak. Eveline Rich Coconut, ten płyn micelarny, 19 zł. Podologic to, wiecie, z Farmony, te 1,5 kilo, kosztuje 48 zł. Także no, z taką ilość ogromną, bardzo fajnie. I teraz ten Dermedic, ta Sunbrella, specjalny krem ochronny 30 ml. On jest w ogóle na stronie podpisany jako SPF 50+. Nie byłam pewna, czy on będzie 100, aczkolwiek jest. I jest napisane tutaj, że jest SPF 100. Także jeżeli naprawdę jesteście wiecie, fanami tych wszystkich SPF-u, on kosztuje 50 zł za 30 ml i wydaje mi się, że to jest taka spoko cena, że no jak ktoś naprawdę używa, ktoś naprawdę chce sobie tutaj, nie mogę go w ogóle z opakowania wyjąć, wiecie, może by coś, ale o. Tak, ja go używam, kupiłam go, ponieważ będzie później potrzebny jakby po zabiegu, żeby po prostu sobie chronić swoją twarz,
A tak ogólnie to ja nie używam SPF-ów. W ogóle mnie to, ten nurt cały, wiecie, że używajcie SPF-y codziennie, nawet jak nie wychodzicie z domu, nie ma słońca, to i tak używajcie, to mnie to w ogóle nie przekonuje. W ogóle jest 15 minut, nagrywam 15 minut, a jeszcze mam połowę do pokazania. No. Lecimy dalej. Tutaj laktacyt, w ogóle po prostu kupiony, bo przy okazji jest po prostu taniej na zebrze niż tutaj. Lecę dalej z czymś, co muszę po prostu wypróbować dzisiaj. To jest emulsja do kobyli Allergo. Znowu polska marka. Naprawdę kupiłam mega dużo polskich marek, chyba. No nie wiem, czy 90%. I jest to do skóry suchej, wrażliwej, atopowej, skłonnej do podrażnień i alergii. Jest to emulsja do kąpieli. Tu macie nawet babyka małego, bo to jest właśnie od pierwszego dnia życia. I do skóry atopowej. Ja mam mega suche nogi, po prostu nie mogę sobie czasami z tym poradzić. Ta skóra, która jest przesuszona, wiecie, atopowa, no totalnie nie mogę. Także ja sobie dzisiaj zrobię kąpiel i mam nadzieję, że po prostu coś mi to pomoże. No nie tylko to, wiecie, ale to cała ta otoczka tego wszystkiego. Tu mam znowu żel myjący, emolienty, Allergo. Delikatnie myję, zapewnia fizjologiczne pH, działa łagodząco, chroni przed poodrażnieniem, lepiej i dogładza na skórek. Też kupiłam tylko właśnie po to, żeby nie używać już żadnych tam Niveli, DAF. Tu kupiłam sobie ten Apis, ale no, bo chcę sprawdzić, czy naprawdę ten żel myjący, on jest też właśnie od pierwszego dnia życia. Nawet można nim myć twarz. Także no, jest to taki wielofunkcyjny żel. Ja pod prysznicem na pewno go sobie postawię już, bo mi się też pokończyły moje żele. Coś, co muszę teraz odpalić zaraz, jak skończę film. Yankee Candle The Last Paradise i to jest ta największa pojemność. Nie mówiłam znowu wam cen, ale to kosztowało stówkę. A te Allergo też nie było jakoś super drogie. Ta emulsja do kąpieli 32 zł, a żel myjący 24. Także chyba spoko, jak mi się wydaje. A to pachnie tak cudownie. Mam nadzieję, że mój cały dom będzie tym pachniał. Bo mieliśmy ostatnio taką malutką i naprawdę bardzo dobrze pachniało na chacie. Pielęgnacja soczewek, czyli płyn do soczewek, nic tam nadzwyczajnego. Suchy szampon z EcoCell, czyli też coś polskiej marki. Ja uwielbiam te suche szampony, naprawdę są bardzo fajne. Aczkolwiek na sam koniec one, przynajmniej ostatnio, nie działała mi ta już pompka i musiałam sobie otwierać, bo naprawdę bardzo dużo produktu jeszcze w środku zostało, a pompka już nie działała i mogło to sugerować, że produkt się już skończył. Aczkolwiek zawsze otwierajcie, bo produktu tam jest jeszcze mnóstwo. Akcesoria, tak szeleszczę. Baby Silk Food, Holika, Peeling, Body Care. Jezus, nie otwieraj się. Ja sobie to też zrobię, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, czy jakoś tak, no teraz, niedługo. Zrobię to sobie, bo tutaj będzie mi ta skóra schodziła z 2 tygodnie, a ja, no, za 1,5 miesiąca, to chyba tak wychodzi, jedę na urlop i chciałabym jednak, żeby moje stopy wyglądały ładnie. Teraz powiem wam ceny. No, laktacyt. Tutaj kosztuje 23 zł, a tutaj 10 euro. No, wiecie, no przebitka jest ogromna. I mimo, że mam to tutaj, przy okazji mogę go sobie kupić na zebrze. EcoCera suchy szampon 22 zł. I teraz mam nadzieję, że znajdę. Holika, skarpetki zuszczające 40 zł. No nie mało, bo ja kiedyś kupowałam dużo tanie te skarpetki. Nie pamiętam już właśnie skąd i jakiej firmy. Mam też dwa mleczka do opalania, po prostu, no do opalania jest napisane, wodoodporne, chloroodporne, SPF 30, SPF 15, no bo mój facet nie posmaruje się żadnym innym SPF-em i ja zresztą
nie oszukując, jakby na jakieś wakacje, gdzie będzie słońce, nie mam zamiaru zmarować się z PF-em 50, żeby przyjechać w ogóle nieopalona. Bo chyba tak mi się wydaje, że o to chodzi, że jak przyjedziecie z wakacji, to jakieś tam, jakąś tam opaleniznę jednak macie. Teraz znajdę to. Tak mi się wydaje, że znajdę. Jest bardzo dużo rzeczy. I ciężko to. Giełka do polania z PF 15, 16 zł i ta druga 25. Bardzo tanio, bo tutaj to jest w ogóle dramat. Jak kupujecie SPF, jak mieszkacie w Holandii, to wiecie na pewno, że te wszystkie produkty są tak mega drogie, że sobie nawet nie wyobrażacie. Tu mam kolejną paczkę w paczce. I tutaj mam, tu włożyłam sobie samą moją pielęgnację twarzy. Polecimy po prostu randomowo. Kupiłam z Nakomi Next Level AHA i PHA 30%, czyli to takie to serum, co ma do Ordinary, to co ja mam, też używam, to czerwone. Kotu, o, wygląda nawet bardzo ładnie. Kupiłam, bo tamto mi się już prawie kończy, tak jak mówię, ja sobie po prostu robię zapas rzeczy na kolejną zimę, żeby mieć 35 zł. Także mi się wydaje, że spoko, chyba troszkę drożej niż to z The Ordinary. Mam też jedną Revolution Skincare. Chciałam to uniknąć, chciałam nie kupować nic, ale wykupili mi w ostatniej chwili właśnie z Nakomi Next Level ten niacinamid. No to wzięłam z Revolution niacinamid 10% i cynk 1%. To jest to samo, miałam to samo z The Ordinary. Bardzo fajnie wyprowadziło mi moją cerę, jak miałam. Revolution Skincare 27 zł. I jest troszkę chyba droższe od tego z Nakomi, bo mi się wydaje, że jak miałam Nakomi w koszyku, to Nakomi kosztowało tam 24 czy coś takiego. Tu teraz pokażę wam za 7 dyszek, nawet pamiętam cenę. 7 dyszek dałam za to. I to jest Bielenda z Bielenda Professional Supreme Lab. Intensywnie odżywczy krem nad ceramidami. Bardzo dużo, ja się naoglądałam na YouTubie tyle tych rzeczy i jak to mi nie będzie robiło cudów z twarzą, to nie wiem, co zrobię. I tak, to jest ten z ceramidami. To jest dla skóry suchej, odwodnionej, delikatnej, cienkiej, wrażliwej, podrażnionej, wymagającej silnego ukojenia, odżywienia. To jest wszystko, co ja potrzebuję ostatnio. Tak mi się skóra zmienia, że no, nie pytajcie. Także mam nadzieję, że to mi pomoże. Miejmy nadzieję. Apis chyba mam teraz sam. I to jest Apis Revit Home Care. I to jest chyba... co to jest? Postaw na koncentrat, tylko pozytywne działania dostrzeżesz już po pierwszym użyciu. 10% stabilne witaminy C, kwas hyaluronowy i biopropendiol. No. Wskazania dla cer szarej, pozbawione blasku, czyli takie, jakie ja mam. I to co? I mam jeszcze z tego, z tej samej chyba serii, jedną rzecz, jak to znajdę. O, tu jest też to Revit C Home Care odbudowujący krem na noc z retinolem i witaminą C. Także to samo. A to chyba mogę na dzień nawet używać. Sposób użycia. Aha. Jak jest intensywnie na osłonecznienie, używać tylko na noc. No to no okej, okay. Spoko. Nie przeszkadza mi to. To też tutaj jest na noc. Także fajnie. Ceny nie były drogie. Apis jest bardzo tanią marką. Jestem mega zadowolona, że wiecie, odkryłam tą markę też sobie tam oglądając te wszystkie youtuberki i ogólnie wszystko tam, co jest możliwe do oglądania. Tak, ten Bielenda Professional, no 74 zł, to jest bardzo dużo. Nigdy w życiu chyba nie wydałam takich pieniędzy na pielęgnację. Ten koncentrat 50 zł, no też nie mało.
I ta druga, ten drugi krem z retinolem i witaminą C, 40 zł, ale no mają ogólnie no, po 50 ml. To zaraz wam pokażę takie ogromne coś za 58 zł. Apis Exclusive Therapies rozświetlające serum z perłą, złotą algą i kawiorem. To jest 100 ml i ja po prostu nie wyobrażam sobie tego zużyć nawet. To jest ogromna pojemność. Ja 50 ml kremu nie potrafię zużyć. 50 ml kremu nie potrafię zużyć w czasie, który muszę. Także no, miejmy nadzieję, że to zużyję. Lecąc dalej, Apis liftingujący, napinający krem ze Snap 8 Peptide. Nie wiem. Po prostu, wiecie, kupowałam wszystko, co mogłam. 35 zł. No. Tego, czego nie mam, to jest Apis Oxy O2 Therapies Detailing Peeling Efekt Mikrodermabrazji, który kosztował mnie 25 zł, którego nie mam. No, fajnie, nie? Tak dostać paczkę, której nie ma rzeczy, którą chcecie. Dobrze, żeby nie wyjęli więcej. Apis Kwas Glikolowy 35%. To naprawdę na kolejną zimę. Nawet nie będę się za to brała teraz. Bielenda Eye Wrinkle Filler wypełnia zmarszczek pod oczy i to jest w ogóle 50 ml. 50 ml za no, nieduże pieniążki. Pieniążki. Pewnie nie lubicie tego słówka. Słówka. 40 zł. Ja nie wiem, co mam dzisiaj. Mam dobry humor. A to chyba dobrze. Apis. Rewolucja w nawilżaniu. Hyaluron 4D. Po prostu nie wiem, już gdzie mam to szukać. Ten kwas glikolowy 35% z Apis kosztował 41 zł, a ten hialuron, bezzapachowy kwas hialuronowy 40 zł. Także, no, też do nawilżenia. Jak widzicie, nawilżenia i nawilżenia. Tutaj ostatnia rzecz właśnie z tego pudełeczka. To jest rozświetlające serum, wypełniające zmarszczki, pod oczy. No, czyli też coś, jakiś tam kremik pod oczy, też 50 ml. Nic nie widać. 50 ml. Także to były te rzeczy. Co mi tu jeszcze zostało? Zaraz, nie na końca. Już nawet wam chyba cenę będę mówić. Maska. To kupiłam maskę specjalnie nawet dla faceta mojego, bo ostatnio jak sobie nakładałam, to mówił, a dla mnie nie ma? 17 zł, to już jest, bo też chciał. Tu mamy paski oczyszczające 3 sztuki na nos dla siebie. No i też Allergo. To jest pomadka ochronna do ust z filtrami. To jest SPF 30. No mówię, no jadę na wakacje. Siłą rzeczy, no, coś tam na tych ustach chcę mieć, jakieś ochronę SPF. No i tutaj ten klej już mam. Skrawia, to jest klej do rzęs. To są w ogóle jedyne rzeczy, które mi są pielęgnacją, czyli klej do rzęs i kępki, ponieważ tak jak mówiłam, jadę na wakacje i też mnie będzie czekało jedno wesele. To kupiłam sobie też kępki, żebym, no, jak zrobię sobie makijaż, żeby jednak na tym weselu ten makijaż wyglądał troszkę lepiej, prawda? Z rzęsami, także rzęsy. Także to jest to. Mam jeszcze akcesoria, bo ten film jest bardzo długi. Mam jeszcze akcesoria. Dwie rzeczy z Olivia Garden. Taką szczotę. Nigdy w życiu nie miałam takiej szczoty. To nawet, wiecie, nawet nie wiem, jak mam się tym obsłużyć, ale ja bym chciała też włosy ściąć w najbliższym czasie. Także mam nadzieję, że wiecie, już na przyszłość mam sobie i kupiłam sobie szczotkę. I tu jest druga, odpakuję. To, no, chyba wszyscy polecają ostatnio na filmikach, że ona super rozczesuje włosy i nie szarpie. No, na razie spoczko. Jeden włos złamany, ale moje włosy się łamią, kruszą i wypadają. Także tu nawet nie będę zwalała winy na to. I to jest ta średnia. To jest ten średni rozmiar szczotki. Nie wiem, na czym mi się aparat zatrzymał, ale widziałam. Widziałam cię. Trzymałeś się. I tu parę rzeczy. Takie opaski. Wiecie, do
podtrzymywania włosów, jak będziecie sobie robić maseczki, czy jakieś tam makijaże i inne rzeczy, żeby po prostu to było. Nawet muszę zajrzeć. Moje próbki. O Jezu. Chusteczki. Ja się zmachałam, tu zaglądałam do tego. Mam też kosmetyczkę. Nawet wam jej nie będę pokazywać, po prostu jakaś najtańsza kosmetyczka, która tam była, bo no i taka malutka do torebki. To myślałam w ogóle, że będzie większa. Ale nieważne, może być taka. Także to jest to. Boże, zobaczcie. Obiecałam wam, że wam pokażę. I tu, patrzcie ten karton. Super jest, nie? Super. Też mi się podoba. Po prostu... Włosy, idźcie sobie do tyłu. To jest tyle. Cały haul. Nie wiem, czy ktokolwiek wytrzymał do końca, nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle wytrzymał do połowy tego filmiku, bo tego było naprawdę bardzo dużo. Teraz jeszcze biorę się za nagrywanie kolejnego filmiku, bo mam tylko jeden dzień wolny w tygodniu. Mam nadzieję, że u was pogoda troszkę jest ładniejsza, bo tutaj codziennie pada. Ja się czuję, jakbym mieszkała w Anglii. Z powrotem. I no, życzę wam dobrego weekendu, dobrego tygodnia, nie wiem kiedy to oglądacie. I mam nadzieję, że film wam się podobał, że dacie kciuka w górę, skomentujecie. Może macie coś z tych rzeczy, może coś polecacie, albo coś odradzacie, żebym w ogóle tego nie używała, bo totalny jest bublem. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnym moim filmiku. Pa!